Co to są za wariaci, co to są za popieprzeńcy, żeby mówić tutaj niestworzone rzeczy, jakieś archaizmy o Bogu, o Jezusie, ale chcę ci powiedzieć, że największą chorobą tego czasu jest zasługiwanie, jest złudzenie, że sobie poradzisz. Moja przyjaciółka przed chwilą wspomniała o tym, że Jezus uzdrawia wszelką chorobę, uzdrowił już wszelką chorobę, wszelką niemoc, wszystko to, co może ciebie przygnieść. Ja chcę ci teraz dodać, że On uzdrowił również wszystkie twoje mękamenty psychiczne, wszystkie twoje deficyty, brak poczucia pewności siebie, brak szacunku do siebie, brak miłości, brak umiejętności kochania. Uzdrowił poprzez to, że sam stał się człowiekiem, abyśmy my wszyscy byli ubłogosławieni tym, co Jemu się należało. Prawo było takie, że sprawiedliwy musiał umrzeć, abyśmy my, grzeszni, abyśmy my grzeszni otrzymali zbawienie, czyli come on. Czyli pomoc w każdym temacie, w każdej potrzebie, w każdym pragnieniu. Jezus przyszedł po to, abyśmy mogli otrzymać to, na co nie zasługujemy. Jeśli w tym mieście zapieprzania za pieniędzmi, w tym mieście gonitwy, braku odpoczynku, jeśli jesteś zmęczony, to jesteśmy tutaj dla siebie. Jeśli chcesz odpocząć, a nie potrafisz, to po prostu przyjdź i uznaj, że nie jesteś agregatem własnej mocy. Być może przyjdzie dzień, kiedy przyrżniesz w sufit braku własnych możliwości, wyjść z problemów. Nie musisz czekać, aż życie cię przebodzie, aż życie cię zmęczy, wykrwawi, wyciśnie jak cytrynę. Możesz opamiętać się teraz. Szukanie Boga nie polega na czekaniu na kryzys, na to, że zabraknie ci pieniędzy, na to, że żona ci się puści, na to, że dzieci będą mieli cię w dupie. Szukanie Boga nie polega na tym, że nie będziesz czekał na dzień, w którym nie będziesz w stanie pomóc swoim rodzicom, bo znajdziesz się bez pracy, z pustymi kieszeniami. A przecież goniłeś tyle lat za pieniędzmi, za dobrobytem, za standardem. Może okazać się, że to tak naprawdę wszystko gówno znaczyło. Tylko dlatego, że nie szukałeś Boga, kiedy był dobry czas. Teraz, kiedy świeci słońce, kiedy jesteśmy bezpieczni, kiedy nic się nie dolega, możesz, i to będzie najbardziej heroiczna rzecz w twoim życiu, możesz uznać, że nie jesteś własnym motorem napędowym, że nie jesteś silnikiem własnej sprawczości, że jest ktoś ponad tobą, że twoje życie, twoje złudzenie, że wiesz wszystko, jesteś własnym sterem, żeglarzem i okrętem, że to złudzenie już się kończy. Możesz to uznać. Możesz zwrócić się do autora życia, bo sam wiesz o swoich wszystkich deficytach, sam wiesz o tych świadectwach śmierci w tobie, o myślach depresyjnych, sam wiesz o swoich pożądliwościach, o niepokoju, o strachu, o pieniądze. Każda chwila strachu to jest każdy pocisk śmierci, który przyjmujesz, jednocześnie godząc się na to, uznając, że takie jest życie, że taka jest codzienność. Nie musi tak być. Może nie słyszałeś o życiu, może myślisz, że jesteśmy tak popieprzeni, że uciekamy od życia, Boga, który nie istnieje. Ale chcę ci dzisiaj powiedzieć, że ten Bóg, którego przedstawiła ci chora religia tego zakompleksionego kraju, ten Bóg nie istnieje. Nasz Bóg istnieje, bo On działa, nasze życie podniósł. Ale musieliśmy uklęknąć i uznać, że nie jesteśmy... że to nie my jesteśmy twórcami samych siebie. Jest ktoś ponad tobą. To jest dobry ojciec, którego nie przedstawiła ci religia tego chorego kraju. Możesz do tego ojca wrócić. Poprzez Jezusa. Prawo jest takie, że ktoś sprawiedliwy musiał zginąć, abyśmy mieli dostęp do ojca. Nieznajomość prawa nie uchroni ciebie przed ponoszeniem jego konsekwencji, jeśli złamiesz to prawo. Być może za kilkadziesiąt lat, być może za kilkanaście, być może za chwilę znajdziesz się z przypiętym listem CV, tam, gdzie kończy się twoje zasługiwanie.
tam gdzie kończą się twoje pieniądze, twoje samochody. Wrażenie, że ktoś cię pokochał i znajdziesz się sam, bez niczego, goły i wesoły, a może właśnie niewesoły. Może właśnie z gołą dupą, pusty i z wrażeniem, że to życie po prostu przegoniłeś w poczuciu braku sensu i nie szukałeś Ojca, który dał się znaleźć, który postawił między innymi nas, abyśmy mówili do siebie dzisiaj. Jeśli jesteś na tyle głupi, że traktujesz to życie jako tylko jedną wielką materialną przygodę, żeby przegonić się w stolicy, która jedyne co potrafi to zarabiać. Jeśli nie jesteś na tyle pusty, że szukasz czegokolwiek jeszcze więcej, to zapraszamy, powiemy ci o Ojcu, który jest dostępny.